serdecznie. Nazywam się Marta Kotarba i zapraszam na kolejne spotkanie z koncepcją form strukturalnych kobiecej psychiki. Autorstwa Toni Wolff. W tym odcinku, jak być może można się domyślać po użytych kolorach oraz atrybutach, rozpocznę od scharakteryzowania cech psychicznych pierwszej formy strukturalnej, którą Toni Wolff nazywa formą matki. W poprzednim odcinku uzasadniałam, dlaczego preferuję nazewnictwo mitologiczne i tę formę określiłam mianem Demeter. Prezentowany model Tony Wolf jest modelem czterofunkcyjnym i mamy w nim archetypy matki oraz hetery umieszczone na osi relacyjnej, a także amazonki i prorokini. Umieszczone na osi nierelacyjnej. Przy omawianiu cech psychicznych poszczególnych form strukturalnych zdecydowałam się posłużyć nazwami zaczerpniętymi z mitologii. Robię to z kilku powodów, ale w tym miejscu chciałabym podkreślić, że opowieści mityczne, pochodzące z różnych kultur, mają wiele podobieństw bez względu na miejsce i czas, z którego pochodzą. W mitach, podobnie jak w baśniach czy snach, pomimo pochodzenia z różnych części świata, pojawiają się określone typy postaci. Takie jak bohater, mędrzec, wiedźma, diabeł, Bóg czy dziecko. Często mają też one podobne cechy. Również pewne wydarzenia zdają się wyglądać prawie tak samo w różnych mitach, których nie łączy związek kulturowy. Na przykład powódź, głód. Czy podróż? Można to wytłumaczyć istnieniem ich w każdej kulturze, a przynajmniej istnieniem pierwotnego lęku, np. przed katastrofami czy klęskami. Treść mitów można różnie interpretować, i badawczo funkcjonuje kilka podejść do tego typu treści. Strukturaliści uważają, że mity zawierają ukryte wiadomości o strukturze umysłu. Funkcjonaliści uważają zaś, że mity zawierają komunikaty o wartościach, które kultura chce legitymizować i uzasadniać ich sens. Ale można spojrzeć też na mity psychoanalitycznie. Zygmunt Freud twierdził, że mity ukazują w taki mocno zdramatyzowany sposób wydarzenia czy też impulsy, które pojawiają się w rozwoju psychicznym każdego człowieka. Freud uważa, że mity są ukrytymi wiadomościami na temat tego, co się dzieje w mrocznych częściach naszej psychiki. W jego podejściu dominuje przekonanie, że indywidualna nieświadomość mieści w sobie wiele zagmatwanych i niepokojących treści. Freud rysuje obraz człowieka targanego przez żywioł pierwotnych instynktów, a mity stanowią pole do ich wyrażenia. Karl Gustav Jung zwracał uwagę na uniwersalność mitycznych symboli. Podkreślał, że jesteśmy w stanie rezonować z nimi, tak jakby nasza psychika rozpoznawała ukryte prawdy zawarte w tych opowieściach. Niezależnie od miejsca pochodzenia mitu, w pewnym sensie czujemy jego przekaz. Mity dotykają więc głębokiego archaicznego doświadczenia każdego z nas. W ten sposób mogą stawać się inspiracją. Mit jest jakby pierwotnym językiem naturalnym, który mówi o naszych procesach psychicznych. Poznając mity, możemy poznawać samych siebie. Idea politeistycznych wierzeń jako mających wartość psychologiczną jest też jednym z głównych założeń psychologii archetypowej. Zdefiniowanej przez Jamesa Hillmana. Mit reprezentuje tutaj ludzkie poszukiwanie tego, co prawdziwe i znaczące. Na greckich bogów patrzymy, jak na rodzaj pewnej energii, która wpływa na nas wszystkich. W tym sensie są oni określani jako teos, czyli nieśmiertelne, trwałe, nieusuwalne aspekty świata. W ujęciu Hilmana, psychika jest złożonym, wielobarwnym krajobrazem, gdzie bytują różne energie i treści. Dlatego mity mogą pokazać zróżnicowania i zawirowania naszego wewnętrznego świata. Zaczynamy od opowieści o Demeter. Warto podkreślić, że słuchając tych opowieści, dobrze jest poczuć, do której bogini jest nam bliżej, a do której dalej. Kiedy czujemy tę bliskość, a kiedy dystans? Które z jej przeżyć czy działań nas poruszają? Co nas przyciąga? Co w nas rezonuje? Kto nas fascynuje? A kto szokuje, dziwi czy przeraża? Które atrybuty danej bogini zdają się nam interesujące, albo wręcz czujemy, przeżywamy je jako takie nasze? Demeter była pradawnym bóstwem przyrody. Była czczona nad Morzem Śródziemnym, a jej kult został następnie włączony przez Greków do ich wierzeń. Początkowo bóstwo to miało dualny charakter. Ponieważ Demeter była niejako połączona ze swoją córką Korą. Z czasem jednak tożsamość córki Demeter wyłoniła się i otrzymała ona imię Persefona. Według Teogoni Hezjoda, Demeter była drugim dzieckiem Kronosa i Rei: siostrą Hestii, Hery, Hadesa, Posejdona i Zeusa. Po urodzeniu została połknięta przez swojego ojca, który, według przepowiedni, miał zostać pozbawiony władzy przez swojego potomka. Po tym, jak matka Demeter, Reja, podała kronosowi napój wymiotny, kronos wypluł połknięte potomstwo. Demeter Przedstawiana jest jako poważna kobieta z wieńcem kłosów na głowie. W ręku trzyma sierp, pochodnie oraz kosz owoców. Rydwan Demeter jest ciągnięty przez parę uskrzydlonych drakonów. Są to takie wężopodobne bestie. Bogini wykorzystywała je jako strażników albo pomocników. Bogini poświęcone są też różne rośliny. Zboża, mak polny oraz złotogłów czyli asfodelus, który symbolizuje śmierć, żal, melancholię oraz wieczną niemoc czy bezradność. W starożytnej Grecji sadzono go na cmentarzach, jako pokarm dla dusz zmarłych. Ale według mitologii greckiej, złotogłów rósł na łąkach asfodelowych, które znajdowały się w podziemnej krainie umarłych. Były to olbrzymie, bagniste łąki, na które zsyłano dusze zmarłych, którzy nie zasługiwali ani na wieczną nagrodę, ani na wieczne potępienie. Duchy przebywających tam zmarłych egzystowały jedynie jako cienie. Unosiły się w powietrzu, stojąc bezczynnie przez całą wieczność, nie pamiętając, kim byli za życia, ani nie odczuwając żadnych emocji. Według jednego z mitów, Syzyf toczył swój głaz na wzgórze, znajdujące się właśnie na łąkach asfodelowych. Bogini Demeter poświęcony był także żuraw. Jako ptak nadziei, szczęścia, budzącej się do życia wiosennej przyrody, ale i nadchodzącej jesieni. Chyba najbardziej znaną historią o Demeter i jej córce Persefonie jest ta związana z porwaniem Persefony, która podstępem została wciągnięta do podziemnego świata. Bogaty opis porwania Persefony przez Hadesa, do którego doszło za zgodą Zeusa, i odzyskania jej przez Demeter, zawiera homerycki hymn do Demeter z VII wieku przed naszą erą. Demeter była głęboko zrozpaczona z powodu zniknięcia córki, a jej zdenerwowanie oddziaływało na płodność Ziemi. Kiedy Demeter płacząc poszukuje swojej córki, życie na ziemi zamiera. Demeter, próbując znaleźć Persefonę, kieruje się echem głosu córki, ale echo ją zwodzi i wyprowadza na manowce. Warto dodać, że echo w mitologii greckiej to była nimfa gór i jaskiń, która straciła głos, ponieważ. Podpadła Herze, kryjąc swoją paplaniną różne miłostki Zeusa. Nimfa mogła więc powtarzać jedynie usłyszane słowa. Demeter błądzi przez dziewięć dni, próbując odszukać Persefonę i dziesiątego dnia zrozpaczona bogini spotyka Hekatę. Obie idą do Heliosa, boga słońca który widząc cierpienie Demeter wyznaje jej prawdę o porwaniu córki. Zezłoszczona, obrażona na bogów i ze ściśniętym ze żalu sercem rezygnuje z zasiadania na Olimpie i tuła się po całym świecie pokazując się pod odmienioną postacią. Czyli nikt nie może rozpoznać, że jest ona boginią. Gdy pewnego dnia... Odpoczywa przy studni dziewcząt. Troskę okazują jej cztery córki Keleosa, który panuje w Eleusis. Demeter udaje się z nimi do domu ich ojca, gdzie zostaje mile przyjęta w pałacu Keleosa i Metaneiry. Bogini chcąc odwdzięczyć się za gościnę zajęła się piastowaniem ich dzieci. Ale jednocześnie pomogła mieszkańcom rozwinąć sposoby uprawy roli. Miała też swój udział w wynalezieniu młyna i przypisuje się jej także rozpowszechnienie uprawy warzyw oraz drzew figowych. W homeryckim hymnie pojawia się też niezwykle ciekawa postać jamby. Rozwesela ona Demeter, opowiadając różne zabawne historyjki. Um, takie żarty z pewną dozą pikanterii, przekraczające granice dobrego smaku. Jamba lubi się śmiać i bliskie są jej przyjemności ciała. Co ciekawe, jest ona córką Echo oraz Pana, greckiego boga lasów i pól, który należał do orszaku Dionizosa, więc jest to taki ciekawy przejaw, element bogini Demeter. Ciekawym przejawem jakości demeter jest także mit o tantalu. Był to ulubieniec bogów, który jednak bardzo zuchwale sprawdzał, na ile może sobie pozwolić w kontaktach z bogami, a na ile może przesuwać granice. Pewnego dnia zaprosił bogów na obiad, w trakcie którego podał gulasz przygotowany. Ze swojego syna Pelopsa. Wszyscy bogowie od razu zorientowali się, że mieliby zjeść jego dziecko. Jedynie Demeter, pogrążona w tęsknocie za swoją córką, odruchowo skosztowała tej potrawy. Mit mówi o tym, że najprawdopodobniej ogryzła całą łopatkę. Bogowie wyciągnęli z gulaszu kawałki pelopsa i połączyli je, a zjedzony przez Demeter kawałek łopatki został zastąpiony kością słoniową. Demeter w tej opowieści jest nieobecna cechuje ją brak witalności, brak łączności z własną boskością i z taką możliwością korzystania z niej. Tęsknota za córką i niebycie w roli matki powoduje, że Demeter nie może w pełni rozwijać swoich cech, a wręcz jest w stanie przez nieuwagę zjeść cudze dziecko, co jest ciekawym motywem w kontekście macierzyństwa w ogóle. Odbywając żałobę po stracie córki, Demeter faktycznie przestaje się troszczyć o ludzi oraz urodzaj zbóż. Ziemię nawiedza więc klęska głodu. Z czym wiąże się to, że ludzie zaprzestali składania ofiar bogom? Bogowie olimpijscy byli oczywiście tym bardzo zmartwieni, a że ludzie nie składają im hołdu, więc Zeus nakazał Hadesowi zwrócić Persefonę matce. Hades jednak przebiegle poczęstował Persefonę przed odejściem owocem granatu i tym sposobem zapewnił sobie pewność jej powrotu do niego. Persefona wraca więc do matki na 6 miesięcy w roku, i gdy córka powraca, to uradowana Demeter przyozdabia ziemię kwiatami, i wówczas rozpoczyna się wiosna. Gdy Persefona musi powrócić do swojego małżonka, na znak żałoby Demeter życie na ziemi zamiera. W homeryckim hymnie znajdujemy także informację o tym, że gdy sytuacja z Persefoną jest już ustabilizowana, Demeter upewnia się, że zbudowana zostanie dla niej świątynia oraz postawione zostaną ołtarze. Słyszymy też w tym hymnie o tajemnicy i inicjacji. Jest to charakterystyczne dla misteriów eleuzyjskich, z którymi łączy się postać Demeter. Ważna jest w tym wszystkim cyfra 9. Jest to nawiązanie do tego, że Demeter wędrowała przez 9 dni w poszukiwaniu swojej córki, więc misteria eleuzyńskie trwają 9 dni. Dziewiątka ma tutaj rytualny charakter, odnosi się też do dojrzałości duchowej i niejako mówi o osiągnięciu najwyższego etapu w rozwoju duchowym. Mieści się w tym zrozumienie, że ważna jest miłość, troska. I takie poddawanie się życiu. Co ciekawe, przybywając do pałacu Keleosa, Demeter poprosiła o przygotowanie dla niej specjalnego napoju z wody, jęczmienia oraz mięty. Napój ten odgrywał bardzo ważną rolę w tradycji misteriów. A jak wiemy, z wody i jęczmienia przygotowuje się wódkę. Więc odsłania to taką dość ekstatyczną naturę Demeter. Ważnym tematem w micie o Demeter jest ludzka płodność i jej złożoność. Jest trochę tak, jakby mit zawierał przekaz, że w zagadnienie reprodukcji wpisana jest idea śmiertelności oraz nieśmiertelności. Za każdym razem dzieje się cud nowego życia, które przychodzi na świat. Ale także za każdym razem, gdy te nowe życie się pojawia, w jakimś sensie materializuje się także poczucie śmiertelności, że w istocie wszyscy jesteśmy śmiertelni. Cud narodzin jest również przypomnieniem naszej śmiertelności. Demeter jako nieśmiertelna bogini musi się pogodzić z tym, że jej córka znika w podziemnym świecie, tak jak śmiertelnik. Ma też taki moment, że próbuje śmiertelne dziecko uczynić nieśmiertelnym. Był to Demofont, syn Keleosa i Metaneiry i Demeter w nocy karmiła go ambrozją z mlekiem oraz wkładała do ognia śpiewając mu. Tego wątku śmiertelności i nieśmiertelności dotyczą również Misteria Eleuzyńskie, gdzie adepci próbują odkrywać tajemnice życia pozagrobowego i osiągać taką obietnicę lepszego życia po śmierci w pewnym sensie obietnicę nieśmiertelności. Homer w swoim hymnie poucza nas, że tak naprawdę nie możemy mieć jednego bez drugiego. Wydawanie na świat potomstwa w pewnym sensie zapewnia nam nieśmiertelność, ale wiąże się z uznaniem własnej śmiertelności, gdyż aby mieć możliwość rozmnażania się, musimy podlegać naturalnym procesom zmian, dojrzewania, w tym starzenia się, więc śmiertelność i nieśmiertelność, życie i śmierć tworzą nierozerwalną całość. Obserwujemy to też w zmianach pór roku i w cyklicznym zamieraniu oraz odradzaniu się przyrody. Wiosna i lato to czas pełnego rozkwitu, natomiast jesień oraz zima to jest moment wyciszania się procesów rozwojowych, a wręcz ich zamierania, które jednak jest niezbędne do tego, aby później wszystko mogło się odrodzić. Sytuacja Persefony symbolizuje też wejście w relacje z mężczyzną, z czym wiążą się zmiany i pełnienie nowych ról. W tym kontekście ciekawe są nasiona granatu, które można postrzegać metaforycznie jako symbol męskiego nasienia. I fakt, że Persefona przyjęła je, świadczy o tym, że poniekąd zmienia się jej status. Jak widać, w tym micie jest wiele różnych wątków, które mogą podlegać analizie. Skupmy się jednak na cechach Demeter. Mam nadzieję, że to wprowadzenie do historii Demeter pozwala poczuć jej różne jakości. Z jednej strony mamy obraz takiej troskliwej matki, która jednak potrafi być niszcząca. Demeter raz jawi się jako dobra, opiekuńcza i delikatna, ale jednocześnie potrafi też siać zniszczenie, złościć się, a nawet przekląć tych, którzy nie szanują jej i jej córki i potrafi też być niezwykle uparta. Poza tym obcując z treściami mitu o Demeter, można poczuć jej cierpienie. To jest matka, która cierpi. Ale nie zapominajmy o jej potrzebie oddawania jej czci, należytego uwielbienia, a także o cechującej ją dużej emocjonalności. Więc widzimy przedstawienia demeter jako skromnej i pokornej, ale z drugiej strony łączy się z nią obfitość, kreatywność, a nawet ekstatyczność. Wolf, opisując tę formę strukturalną kobiecej psychiki, zwraca uwagę na aspekty pozytywne oraz negatywne przejawiania się tej formy. Do aspektów pozytywnych zaliczamy pielęgnowanie, karmienie, wspieranie, rozumienie i nauczanie. Instynkt demeter reaguje na wszystko to, co w drugiej osobie jest w procesie stawania się, jest dopiero rozwijające się, więc wymaga chronienia, jest w jakimś sensie zagrożone, więc musi podlegać opiece. Demeter odnajduje swoje spełnienie w relacji z tym, co potrzebuje jej opieki, pomocy, wsparcia oraz wzmocnienia. Z drugiej strony jednak ta forma może się przejawiać w negatywny sposób, i wtedy Demeter ma tendencję do matkowania, takiego lękowego pielęgnowania i ciągłego chronienia obiektu, nawet gdy on już tego nie potrzebuje. W tym kontekście Demeter cechuje taki brak wiary w siłę i niezależność tych, którymi się opiekuje co może powodować ciągłe ingerowanie w rozwój osób najbliższych. Takim niebezpieczeństwem, na które Tony Wolf zwraca uwagę, jest również to, że Demeter może nieakceptowane, czy też niezrealizowane aspekty własnej osobowości tak nieświadomie w bliskich. Demeter reaguje smutkiem czy rozpaczą na każdą stratę, więc zdaje się, że proces godzenia się ze zmianami, ze stratami jest ważnym zadaniem dla Demeter, podobnie jak odkrywanie sensu tych zmian czy strat, a także zdawanie sobie sprawy z tego, że nie zawsze ta forma może być w pełni realizowana i że czasem Potrzeba uruchomienia drugiej formy z tej osi nierelacyjnej. Jeśli chodzi o relacje demeter z mężczyznami, to te relacje zdominowane są poszukiwaniem właściwego kandydata na partnera, bo bardzo istotne dla demeter są te cechy mężowskie i ojcowskie. Oraz to, żeby kandydat no, spełniał pewne społeczne oczekiwania. Jak widzimy w tym micie, Demeter nie szuka kochanków czy różnych e, ekscesów, chociaż e, ciekawym przejawem. Demeter jest jamba, o której wspominałam czyli ta żartownisia, która jest w bliskim kontakcie ze swoim ciałem i ze swoją seksualnością ale jednak w tym micie można odczuć taki brak mężczyzn wiemy oczywiście, że ojcem Persefony jest Zeus, wiemy też o gwałcie dokonanym na Demeter przez Posejdona i z tego gwałtu Demeter zaszła w ciążę, urodziła konia Arejona i córkę despojne. Mamy też takie przekazy, które mówią o tym, że Demeter była zakochana, związana ze śmiertelnikiem Jazjonem, ale niestety Zeus oraz Posejdon zrobili wszystko, aby pozbawić życia jej wybranka. A więc te relacje z mężczyznami raczej były dość ograniczone. I one są ważne dla Demeter, ale właśnie w kontekście tych cech mężowskich i ojcowskich. Więc takim zagrożeniem, z którym mamy tutaj do czynienia, jest to, że Demeter może sprowadzać rolę mężczyzny do takiego pomieszczacza swojej wizji związku. I wówczas osobista psychologia mężczyzny pozostanie nieuświadomiona i nie będzie mogła się rozwijać, bo demeter będzie głównie wzmacniała w nim te cechy mężowskie oraz ojcowskie. Toni Wolf zwraca uwagę na to, że bardzo istotne jest, czy kobieta ma świadomość tej swojej dominującej formy strukturalnej, bo wtedy może właściwie organizować sobie to życie zewnętrzne. Toni Wolf pisze: Kiedy kobieta jest świadoma swojej dominującej, matczynej struktury, zorganizuje swoje zewnętrzne życie zgodnie z nią bądź przez małżeństwo lub wybierając zawód czy aktywności związane z opieką. Oprócz małżeństwa czy określonych zawodów istnieje jeszcze spory zakres możliwości realizacji tej formy w niezliczonych odsłonach relacji międzyludzkich. W następnym filmie omówię cechy psychiczne kolejnej formy strukturalnej kobiecej psyche. Jaką jest towarzyszka czy hetera, którą ja wolę nazywać kalipso?